Bezpośrednio po studiach rozpocząłem pracę w korporacji, ale wytrzymałem 2 miesiące. Od 2006 roku, od 1 stycznia prowadzę działalność gospodarczą. To złoto się zaczęło, złoto odpierło. Ale powiedz mi, bo mnie najbardziej interesuje uran. Tym uranem, tą historią mnie tak jakby urzekłeś, przekonałeś mnie. Raz na pokolenie mamy hostce uranową. Czyli mieliśmy 600 firm, z których się zrobiło 60, z tych 60 tak naprawdę nie wszyscy są w stanie wydobywać. Tak, miliardów dolarów, czyli to jest bardzo malutki rynek i właśnie to jest między innymi to mnie urzekło. Cześć, witam wszystkich po długiej przerwie na siłowni biznesu. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Szpakowicz, który jest ekspertem od rynku uranu i nie tylko. Pawła poznałem w Dubaju parę miesięcy temu i swoimi opowieściami, swoimi analizami rynku uranu przekonał mnie do tego rynku. Dzięki, Paweł, że zechciałeś tutaj wystąpić na siłowni biznesu. Z tego co wiem, jest to twój taki debiut przed kamerą. Przenoszę cię do Szwajcarii na wyciąg. Tutaj także zaczynamy. Jeszcze raz, jakbyś mógł troszkę więcej, parę słów o sobie powiedzieć, przedstawić się troszkę lepiej niż ja to zrobiłem, aby nasi słuchacze bądź osoby, które oglądają, mogli wiedzieć, zapoznać się z tobą. Okej. Witam, Paweł Szpakowicz. Tak pokrótce o sobie. W 2004 roku skończyłem Wydział Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Studiowałem też jakieś inne kierunki, ale to były epizody. Praktycznie bezpośrednio po studiach rozpocząłem pracę w korporacji, ale wytrzymałem 2 miesiące w Citibanku. Dosyć szybko skierowałem swoje tak jakby wysiłki w stronę działalności gospodarczej. Od 2006 roku, od 1 stycznia prowadzę działalność gospodarczą. Miałem różne profile działalności, od tworzenia i pozycjonowania stron internetowych poprzez prowadzenie serwisów tłumaczeniowych, handel samochodami, a także flipowanie mieszkaniami, jeszcze w czasach, kiedy to się nie nazywało flipowaniem. No i taka droga przedsiębiorcy, w sumie drobnego, nigdy nie porywałem się na jakieś wielkie przedsięwzięcia, zaprowadziła mnie na rynek inwestycyjny, którym jakby zawsze interesowałem się makroekonomią, ale uważałem, że inwestycje na rynkach kapitałowych są z czymś niezmiernie skomplikowanym i trudnym i miałem takie przekonanie, że trzeba poświęcić pół życia, żeby mieć jakiekolwiek obeznanie w tych aspektach. Zawsze wiedziałem, że nie można dawać pieniędzy pani w okienku bankowym, bo wiedziałem, że ona, jeśli ja nie mam o tym pojęcia, to ona tym bardziej nie ma o tym pojęcia. I wiedziałem, że ona żyje jedynie z prowizji, którą otrzymuje po sprzedaniu nam określonego produktu. No i tak z czasem prowadzenia tej mojej działalności gospodarczej nadwyżki kapitałowe lokowałem głównie w nieruchomości, ale w pewnym momencie nadchodzi taki moment, że ile można mieć nieruchomości. Człowiek tak jakby podświadomie poszukuje jakiejś opcji dywersyfikacji. No i zaczęło się gdzieś tak mniej więcej w roku 2017-18, zacząłem inwestować też w metale szlachetne. 3-4 lata temu. Tak, generalnie wszystkie tak jakby mądre głowy z rynku inwestycyjnego mówią, że zaczynamy od kruszca fizycznego i rzeczywiście to do mnie przemawiało. Metale szlachetne, najlepsza forma, złoto, srebro, ale przede wszystkim złoto, 5000 lat historii przechowania wartości w czasie, czyli jeżeli przykładowo w starożytnym Rzymie byliśmy w stanie za 1 uncję złota ubrać takiego zamożnego Rzymianina, dzisiaj jesteśmy za 1 uncję złota ubrać człowieka, dżentelmena, nazwijmy to, w zachodnim społeczeństwie, więc ta wartość nabywcza złota jest przechowywana historycznie. Złoto nie traci na wartości w przeciwieństwie do walut fiducjarnych. I to był taki jakiś bardzo ważny czynnik, który do mnie przemawiał. Czyli od złota się zaczęło, złoto, srebro. Ale powiedz mi, bo mnie na chwilę obecną i myślę, że osoby, które oglądają ten odcinek, najbardziej interesuje uran. Tym uranem, tą historią mnie tak jakby urzekłeś, przekonałeś mnie
i dlaczego chcę tak nagle wyskoczyć z tym uranem, z tym tematem. Kiedy w 2015 roku pisałem o Bitcoinie na Facebooku, kiedy jego cena była 600 dolarów za uncję, nikt nie czytał, za 600 dolarów za Bitcoina, później 1100 dolarów, też nikt nie czytał tego, później 1900 nikt nie czytał, później już nie pisałem o tym, bo wydawało mi się, że cena była za duża. Być może ja też osobom, które mnie znały, za mało przedstawiłem, czym jest Bitcoin, jak to wygląda i teraz nie chcę popełnić tego samego błędu, chcę, żeby osoby, które mnie znają, które śledzą ten kanał, też dowiedziały się coś o uranie, bo ja myślę, że osobiście, to nie jest porada inwestycyjna, ale ja osobiście zacząłem inwestować w uran, w to, co mi powiedziałeś. Więc już przejdźmy do uranu. Wiem, że doświadczenie masz duże, wiem, że siedzisz w temacie na bieżąco, każdego dnia albo parę razy dziennie masz jakieś update'y z rynku surowców, z rynku uranu, ale może ty byś powiedział parę słów, dlaczego właśnie uran widzisz na obecną chwilę, że jest to dobra możliwość do inwestycji? Też złoto było takim tytułem wprowadzenia, ponieważ niemal każdy inwestor surowcowy zaczyna od rynku metali szlachetnych i zaczynałem, generalnie czekałem na BES-y, nastawiałem się na inwestycje w giełdę, tylko czekałem na BES-y, czekałem na nią pewnie z 2-3 lata. Gdy ona przyszła w 2020 roku, ja byłem tak jakby mentalnie gotowy na robienie pierwszych zakupów i pierwsze zakupy właśnie robiłem na rynku wydobywców srebra, złota, z czasem też ropy. No i tak jakby w tym moim środowisku inwestorów surowcowych, które się ogniskuje, znaczy to jest bardzo taka niszowa sprawa, jest na świecie powiedzmy, są takie nisze w internecie, które tak jakby się wokół tego ogniskują i tam uran był często wspominany. No i zacząłem tak jakby zgłębiać temat i po głębszej analizie okazało się, że jest to okazja, która się, tak jak to odkreślają to specjaliści surowcowi, która trafia się raz na pokolenie. Raz na pokolenie mamy hossę uranową, a aktualna, która tak jakby jest w pierwszej fazie, to jest dopiero trzecia w historii hossa uranowa, czyli nie mamy tak jak na krypto hoss cyklu pełnego co 4 lata, tylko te cykle surowcowe są dużo rzadsze. No i tak, co przemawia za tym, co do mnie przemówiło, co mnie skłoniło do tego, że rynek uranu jest naprawdę atrakcyjną opcją w danym momencie, bo nieważne w jaki rynek inwestujemy, ważne w jakim etapie rynku jesteśmy w danym momencie. Tak więc pierwsza rzecz, inwestorzy surowcowi zawsze bardzo często szukają kontrariańskich rozegrań, czyli chcą inwestować w aktywa, które są bardzo mocno pogardzane, nieatrakcyjne, źle postrzegane przez rynek taki szeroki. I taką sytuację właśnie mieliśmy na uranie po 2011 roku, po katastrofie w Fukushimie. Wydobywcy uranu popadli w totalną niełaskę, jeśli chodzi o środowiska inwestycyjne i wyceny spadły do poziomów tak naprawdę wycena surowca, która samego uranu wahała się przez ostatnie 6-7 lat pomiędzy 20 a 30 dolarów za funt uranu. A musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wydobycie uranu opłaca się dla 95% wydobywców, opłaca się przy cenie 60 i więcej dolarów za funt uranu. Więc przy cenie 20-30 doszliśmy do takiego paradoksu, że z 60 firm, które w teorii barają się wydobyciem uranu, aktualnie tylko kilka rzeczywiście wydobywa uran i poza Kazatomprom, który wydobywa uran w cenie mniej więcej 15 dolarów za uncję, przepraszam, za funt uranu. Pozostali producenci aktualnie to w większości są firmy, które przy okazji wydobywają uran, czyli przy wydobyciu złota, srebra, platynowców, miedzi wydobywany jest uran. Tak samo jak na przykład przy wydobyciu miedzi wydobywa się dużo srebra. Taki przykład KGHM. KGHM jest wydobywcą miedzi, ale bywa, że danego roku jest drugim na świecie wydobywcą srebra
Dlatego, że to jest tak jakby byproduct przy wydobyciu głównego surowca, na który jest nastawiony dany wydobywca. I doszliśmy do takiego ciekawego clinchu, że aktualnie, w 2020 roku reaktory atomowe zużyły około 185 milionów funtów uranu, podczas gdy w zeszłym roku wydobyto około 135 milionów funtów uranu. Czyli mamy niedobór na rynku. Tak, jak widzimy, bardzo specyficzna sytuacja. Ktoś mógłby zadać pytanie, jak to jest możliwe, że przy wydobyciu 135 milionów funtów jesteśmy w stanie wykorzystać 185. Wynika to z faktu, że mam jeszcze z poprzedniej hossy i z kilku innych czynników pozostało troszkę, całkiem sporo uranu w wolnym obiegu. I takimi głównymi źródłami podaży tego uranu przez ostatnie lata, po pierwsze, był z program Megaton 100 MW, on nie był tak jakby, jeżeli chodzi o tą liczbę milionów funtów, tak znaczący, ale to była stała podaż uranu po podpisaniu układów rozbrojeniowych pomiędzy ZSRR a USA, START 2. Rosjanie zgodzili się na dostarczanie uranu, który był wymontowywany z głowic nuklearnych do Stanów Zjednoczonych po niskiej cenie. To była tak jakby cały czas stała podaż, która wyschła w 2013 roku. Program został zakończony i od tego 2013 roku już nie mamy tej podaży uranu. W 2007-2008 roku właśnie wspomniany Kazatomprom, który produkuje uran po najniższej cenie, osiągnął pełne moce produkcyjne i w dużej mierze zalał rynek nadwyżkami swojej produkcji. I w 2011 roku kluczowa sprawa, mamy katastrofę w Fukushimie. Japończycy, którzy mieli 33 reaktory działające, odpowiedzialne za 30% energii wytwarzanej w Japonii, z dnia na dzień postanowili zamknąć wszystkie swoje reaktory. I z jednej strony przestali zamawiać uran od producentów, a mamy taką sytuację, że elektrownie atomowe muszą zawsze trzymać w zapasie od 3 do 5 lat w krajach zachodnich, a nawet 10 lat w Chinach trzymają zapasy paliwa do elektrowni, do funkcjonowania elektrowni. I Japończycy zaczęli wysprzedawać swoje nadwyżki. Na bazie bardzo negatywnego sentymentu doszło do takiej sytuacji, że w krajach zachodnich też zamknięto część reaktorów, na przykład w Kalifornii, w Niemczech zamknięto kilka reaktorów. Niemcy chyba cały czas planują zamykanie tych reaktorów, czy już tak, właśnie planują zamykanie, ale teraz tak jakby narracja się zaczęła dosyć radykalnie zmieniać i już to zamykanie prawdopodobnie już nie będzie miało miejsca, ale to sytuacja polityczna zadecyduje. No może o sentymencie jeszcze tak jakby na rynku wokół zielonej energii i właśnie postrzegania uranu jeszcze później coś powiemy. Generalnie ta sytuacja po prostu z jednej strony, wracając do tego naszego klinczu podażowo-popytowego, wielu odbiorców przestało być odbiorcami, a stało się sprzedawcami przez to, że nie kupowali nowego paliwa, a zaczęli sprzedawać swoje nadwyżki. Więc taka sytuacja doprowadziła do tego, że mieliśmy 185 zużytych milionów funtów uranu w zeszłym roku, a tylko 135 wyprodukowanych. No i doszliśmy do takiego etapu po blisko 10 latach, gdy ta nadpodaż uranu była wykorzystywana i zużywana. Mieliśmy nie można to nazwać brakami w produkcji, brakami w podaży. Rozumiem, czyli magazyny zostawały wyprzedawane, mniejszy też popyt troszkę i to schodziło, tak jakby te zapasy schodziły na bieżącą konsumpcję. Kopalnie 95%, o których mówiłeś, nie opłacało się wydobywać, więc tylko część była uruchomiona i teraz mamy troszkę historię w drugą stronę, że zapasy się kończą, a produkcja nie jest wystarczająca. Dobrze to rozumiem? Dokładnie. Właśnie doszliśmy do etapu, gdy zaczyna brakować tego uranu w wolnym obiegu. No to okej. Tak jak powiedziałeś, 90% kopalni
stoi pustych, odpalamy i jutro mamy 10 razy więcej tego uranu. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, to często w surowcach jest tak, że nie jest tak jak w klasycznej gospodarce, że tak jak mieliśmy COVID i brakowało nam maseczek, na początku one kosztowały 7 zł za sztukę, przedsiębiorcy jeszcze w naszym systemie w miarę kapitalistycznym mogli przerzucić swoje moce produkcyjne i w ciągu pół roku mieliśmy maseczek pod korek i kosztowały one kilka groszy, już nie kilka złotych. W przypadku rynku surowców, a szczególnie uranu, sytuacji nie da się rozwiązać tak szybko. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że w szczycie poprzednich hossy w 2007 roku na listowanych na giełdach światowych było około 600 firm związanych z wydobyciem uranu. Większość z nich co prawda nie wydobywała, ale byli to eksplorerzy, którzy poszukiwali nowych złóż, pracowali nad złożami, mieli w perspektywie jakieś opcje produkcji tego uranu, być może nie w najbliższych latach, ale w dłuższej perspektywie. Obecnie mamy 62 firmy listowane na światowych giełdach, czyli widzimy, że doszło do takiej totalnej rzezi. Firmy, które były słabo zarządzane, nie miały nad podaży gotówki, słabe złoża upadły. 90% odpadło. Zostali najsilniejsi. Najsilniejsi, najefektywniejsi i tacy, którzy rzeczywiście dysponują dobrymi złożami, które można będzie wprowadzić kiedykolwiek do produkcji. I to też, tak szczerze powiedziawszy, nie odnosi się do tych wszystkich 60 firm. Myślę, że około 20-30% jest kiedykolwiek wyprodukuje jakikolwiek funt uranu. To jest tak specyficzny rynek, że bo generalnie w przypadku firm surowcowych dzielimy je na firmy eksplorujące, które poszukują złóż, deweloperów, którzy przygotowują kopalnie do produkcji, no i producentów, którzy ostatecznie produkują dany surowiec. Jeszcze dziś przerwę, czyli mieliśmy 600 firm, z których się zrobiło 60, z tych 60 tak naprawdę nie wszyscy są w stanie wydobywać ten uran, więc ile takich firm obecnie wydobywa uran, a ile jest w stanie za miesiąc uruchomić produkcję? Na przykład. Jeżeli chodzi o uruchomienie nowej produkcji, to w przypadku spółek uranowych, przy założeniu, że mamy doskonałe złoże, które ma bardzo udokumentowane, bardzo duże nasilenie, że tak powiem, surowca na metr sześcienny ziemi. Czyli krótko mówiąc, eksplorujemy. Dobre złoże. Przeprowadzamy badania, dochodzimy do wniosku, że to złoże jest atrakcyjnie położone, przyniesie nam duży zysk. Od momentu decyzji o tym, że zaczynamy budowę kopalni, do momentu rozpoczęcia produkcji w przypadku kopalń uranowych mija 20 lat. Więc jak widzimy, nie jest to sytuacja, w której w ciągu roku, dwóch, czy nawet tygodni, czy miesięcy jesteśmy w stanie uruchomić taką produkcję. A te elektrownie, te kopalnie, które już istnieją, tylko nie działają obecnie, żeby je uruchomić? Mamy na świecie kilkunastu producentów, którzy byli producentami uranu i mają pozamykane kopalnie. I zakłada się, średnio przyjmuje się, że od momentu decyzji o uruchomieniu produkcji do momentu pozyskania pierwszego uranu mija około przynajmniej 12 do 24 miesięcy, w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest dana kopalnia. Związane jest to z tym, po pierwsze, że zwolniono ludzi, którzy odpowiadali za wydobycie. Po drugie, trzeba uzyskać szereg zezwoleń. No i przeprowadzić cały tak jakby maintenance, czyli zakładamy, że kopalnia była bardzo dobrze zakonserwowana z myślą o tym, że w przyszłości uruchomimy tam produkcję, to i tak trzeba wykonać szereg czynności, które pozwolą uruchomić produkcję po raz kolejny. Czyli to jest minimum 12 miesięcy, średnio zakłada się 18 miesięcy od momentu decyzji o uruchomieniu do uruchomienia produkcji w kopalni, która jest przygotowana do uruchomienia produkcji, czyli nie mówimy o kopalni, która ma złoże i która dopiero buduje kopalnię, chce je eksplorować, tylko w kopalni, która funkcjonowała w poprzednim cyklu, jest doskonale zakonserwowana i
No i to mniej więcej tyle. Czyli dodatkowo 18 miesięcy potrzeba nam od teraz, żeby uruchomić taką kopalnię, żeby ona, żeby podaż uranu się zwiększyła od chwili obecnej. Ale pytanie, czy te kopalnie na chwilę obecną już są w takim procesie uruchamiania się na nowo, czy czekają na ten wspomniany wzrost ceny, tak jak powiedziałeś, powyżej 60 dolarów za. Tak. No nie, zdecydowanie na chwilę obecną nie. Aktualnie cena oscyluje w granicach 40 dolarów za funt. Żeby zachęcić nową produkcję, tak jakby zależy, to wszystko zależy od producenta, ale to jest ten minimum 60-70, ale tak naprawdę wszyscy ci więksi producenci deklarują się, że 80 dolarów przez dłuższy okres będzie wystarczającą zachętą, żeby wznawiać produkcję, czyli musimy poczekać do tego, aż rynek nam urośnie, przynajmniej jeszcze rynek samego surowca urośnie nam ze 100%. Wtedy część producentów podejmie decyzję o wznowieniu produkcji i musi to być dłuższy okres. Nie może to być tak, że cena wskoczy nam na tydzień, dwa i później z powrotem spadnie. Oni muszą mieć gwarancję tego, że jeżeli oni podejmą decyzję o wznowieniu produkcji, co wiąże się przynajmniej z inwestycjami do kilkudziesięciu, kilkuset milionów dolarów, że ta inwestycja w dłuższej perspektywie im się zwróci, więc na chwilę obecną dalej mamy braki podażowe i przez najbliższe przynajmniej dwa lata nie jesteśmy w stanie uzyskać uran od producentów, którzy aktualnie nie produkują. A w dwa lata dużo może się wydarzyć jeszcze z ceny, tak? Tak, no, rynek... Koszty na rynku uranu są gwałtowne jak na rynki tradycyjne, nie porównujemy to oczywiście krypto i gdy już dochodzi do takiego klinczu, że rzeczywiście kopalnie, które potrzebują, elektrownie, które potrzebują paliwa, zaczynają naprawdę zgłaszać braki, no, są gotowe kontraktować po cenach dużo wyższych, bo musimy sobie z drugiej strony właśnie zdać sprawę z takiego paradoksu, że sama cena uranu, czyli paliwa w elektrowni atomowej jest znikomym ułamkiem kosztów funkcjonowania całej elektrowni. Co to znaczy znikomy ułamek? 1%, 2%, 10%? To jest różnie w przypadku różnych jednostek, ale... Możemy założyć śmiało, że 90% kosztów produkcji energii elektrycznej z uranu to jest budowa samej elektrowni. No to ta inwestycja pochłania największą część kapitału. Później mamy pracowników i całe koszty utrzymania. No i na końcu mamy ten koszt samego paliwa i bez względu na to, czy to paliwo będzie skontraktowane po 50 funtów po 50 dolarów za funt uranu, czy będzie ono kontraktowane nawet po 150, to w skali globalnej elektrowni nie wpłynie znacząco na koszt produkcji energii z uranu. No, czyli przy rosnących cenach prądu, jeżeli nawet uran będzie szedł bardzo mocno do góry, nie powinno to wpłynąć znacząco na koszt wytworzenia energii z takiej właśnie elektrowni atomowej. Dokładnie, w przeciwieństwie do tego, co widzimy teraz, czyli elektrowni węglowych, czy szczególnie na gaz ziemny, cena paliwa nawet kilkuset procentowy wzrost ceny paliwa znacząco nie wzrośnie na cenę wytwarzanej energii z danej elektrowni. No to super. No ale powiedzmy, jak duży jest, w takim razie mówiliśmy już o firmach, które wydobywają taki uran, a kwotowo jakby te wszystkie kopalnie, jakby cały rynek uranu podsumować, to o jakich kwotach tutaj mówimy w dolarach? Bo na przykład dla kryptowalut na dzień dzisiejszy chyba kapitalizacja całego market capu, całego rynku to jest około 2,7 biliona dolarów, tak? Dla porównania... Dzisiaj sprawdzałem 2,85. Okej. Gdzieś wyczytałem, że dla srebra to jest około 2 bilionów, dla złota jest to około 8 bilionów, a taki rynek uranu
Rynek łączny, rynek, czyli łączna wartość wszystkich wydobywców uranu to jest aktualnie w granicach 35 miliardów dolarów. Czyli dla porównania, tak, miliardów dolarów, czyli Dogecoin aktualnie jest wyceniany pewnie na jakieś 45 miliardów dolarów, czyli 10 miliardów Dogecoin jest wyżej wyceniany niż wszyscy producenci uranu razem wzięci, a musimy sobie zdawać sprawę, że energia produkowana z uranu odpowiada za 20% energii wytwarzanej w Stanach Zjednoczonych, czyli co piąty amerykański dom jest zasilany, ogrzewany i oświetlany z energii produkowanej z uranu. I jeżeli chodzi globalnie o świat, to się przyjmuje w granicach 11% całej energii produkowanej na świecie jest produkowanej z uranu. Czyli można by powiedzieć, że cały ten rynek uranu jest to mniej więcej 1/7 rynku kryptowalut teraz obecnego, bo mamy 35 bilionów do niecałych 3, 35 miliardów do niecałych 3 bilionów. Tak, tak wychodzi, ale nie tylko do rynku uranu możemy to porównać, możemy to porównać do pozycji gotówkowej Apple'a, który w rezerwach gotówkowych ma 200 miliardów, czyli mógłby cały rynek wydobywców uranu kupić z 5 razy, przeszło 5 razy. Więc, czyli malutki jest rynek. To jest bardzo malutki rynek i właśnie to między innymi to mi urzekło, że tak to ujmę w rynku producentów uranu, że to jest tak mały rynek, odpowiedzialny za tak istotne rzeczy w funkcjonowaniu świata tak naprawdę, nie tylko gospodarki, ale naszego codziennego funkcjonowania, a z drugiej strony mamy tak niską wycenę, która ma olbrzymi potencjał do wzrostu, bo gdy fundamenty się, mam nadzieję, upomną kiedyś o siebie, będziemy mieli eksplozywny wzrost. A jeżeli chodzi o historię, bo mówię, że była hossa na rynku uranu wcześniej, gdzie te ceny uranu były wyższe, były pewnie wyższe ceny spółek wydobywających ten uran, to było dużo, dużo więcej niż jest teraz. No, dla przykładu możemy się odnieść do właśnie do tej naszej ostatniej hossy, czyli która miała miejsce, tak się zakłada, między 2003 a 2007 roku. W 2007 roku mieliśmy szczyt, jeżeli chodzi o ceny surowca i ceny spółek wydobywczych. No i wtedy cena uranu sięgała 140 dolarów za funt, aktualnie mamy około 40. No i dla przykładu możemy podać, że wtedy na przykład spółki, takie małe spekulacyjne spółki potrafiły zrobić po kilkadziesiąt, po kilkaset, a jedna spółka Paladin Energy, która była tak jakby, która weszła właśnie z produkcją w poprzednim cyklu, czy w trakcie hossy, uruchomiła swoją kopalnię. To jest spółka australijska, ale kopalnię uruchomiła w Namibii. No ta spółka w poprzednim cyklu wzrosła o 1000 razy. Nie procent, 1000 razy. Tysiąc razy. 1000 razy, okej. Okay. Czyli jak wygląda obecna sytuacja i co przemawia za tym, że jesteśmy u progu hossy? Z tego co zrozumiałem, popyt się zwiększa, podaż spada, nie mamy zapasów magazynowych, ani nie doprodukujemy w krótkim czasie dużej ilości tego uranu. Dobrze zrozumiałem? Tak, z jednej strony właśnie mamy tę właśnie braki podażowe, z drugiej strony popyt drastycznie rośnie aktualnie. Aktualnie na świecie są budowane 54 reaktory atomowe. Głównie ma to miejsce w Chinach, Indiach, Korei, czyli Azja i kraje rozwijające się. Polska nie. Nie, Polska jeszcze na razie nie jest wliczona. Mówimy o budowanych, nie o planowanych, bo planowanych jest kolejnych 100 do 200 nawet. A jeżeli założymy, że musimy sobie zdawać sprawę, że aktualnie na świecie działają 443 reaktory atomowe, a same Chiny chcą do 2060 roku mieć 600 reaktorów u siebie działających, więc to pokazuje potencjalną skalę rozwoju. Czyli Chiny idą na atom. Generalnie Chiny idą w stronę elektryfikacji i wiedzą, że potrzebują znacznie większej ilości energii. Chcą odchodzić od paliw kopalnych, zajmie im to trochę lat, bo przez najbliższe lata będą jeszcze zwiększali moc produkowaną z paliw kopalnych, aczkolwiek docelowo chcą od nich też odchodzić.
No i Atom jest zdecydowanie numerem jeden, jeżeli chodzi o ich plany na przyszłość. A jeżeli chodzi też o kwestie środowiskowe, to tutaj Tak, chyba. no, musimy sobie zdawać sprawę, że wbrew pozorom elektrownie atomowe są najczystszym źródłem podaży stałej energii. One nie emitują nie emitują wcale CO2. Jedynym tak jakby Skutkiem. skutkiem bocznym są właśnie jest paliwo z reaktorów atomowych, ale ono objętościowo zajmuje bardzo niewiele miejsca i jest bardzo łatwo je bezpiecznie składować, chociażby w kopalniach, z których je wykopano. Okej, dzięki panu. Czyli reasumując, ten uran jest coraz większe zapotrzebowanie, coraz mniej zwiększa, coraz mniejsza jest podaż, coraz większy jest popyt, cena spadała bądź była w takim trendzie bocznym w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na tym, że na to, że niedługo może wyskoczyć. Sam rynek uranu jest rynkiem niewielkim. Jest tylko paru na chwilę obecną producentów uranu, a zapotrzebowanie, tak jak powiedziałeś, 10% nowych elektrowni jest budowane. Więc jeżeli te wszystkie aspekty połączymy, wygląda na to, że jest super możliwość inwestycyjna kupić sobie uran. I pamiętam, w Dubaju mówiłeś, że kupujesz ten uran, ktoś się ciebie zapytał, a gdzie go przetrzymujesz? Ja się zaśmiałem, jak to, gdzie w domu? Wiadomo, że w domu się takiego uranu nie przetrzymuje, no nie pójdzie się do sklepu, gdzie można kupić monety jakieś złote, przynieść sobie do domu, zakopać pod drzewem, czy zdeponować gdzieś w banku, w bezpiecznym miejscu. Jak to jest z uranem? Jeżeli chciałbym kupić sobie funt uranu, bądź dwa, bądź 100, gdzie to zrobić? Jak to zrobić? Jak wygląda z kwestii takiej praktycznej możliwości? Wbrew pozorom możemy inwestować w fizyczny uran. Mamy aktualnie dwa ETF-y, które są w 100% poparte fizycznym uranem. Jest to Sprott Physical Uranium Trust, który wcześniej nazywał się Uranium Participation Corp, ale został właśnie wykupiony przez konsorcjum Sprotta. Jest to właśnie jeden z głównych czynników, który przyczynił się do bardzo gwałtownego wzrostu cen w ostatnich 2 miesiącach. Od kiedy działa ten ETF? Ten ETF jako Uranium Participation Corp on działał wiele lat, ale przez Sprotta został przyjęty latem i praktycznie w 2 miesiące ten ETF skupił już dodatkowe 15 milionów funtów uranu, czyli skupił ponad 10% rocznej produkcji w 2 miesiące i będzie kupował cały czas pod warunkiem, że będą nowi inwestorzy, którzy będą kupowali jednostki uczestnictwa w tym funduszu. Im więcej będzie dochodziło inwestorów, którzy będą kupowali jednostki uczestnictwa, tym oni będą więcej uranu fizycznego skupowali. Wtedy będzie się robił taki clinch, bo im więcej oni będą skupowali tego uranu, tym ta cena będzie bardziej rosła. No i mamy takie koło zamachowe, które Samo będzie się. przepowiadające, samo przepowiadające się Tak, ale to tylko nie jest przepowiednia, ale też tak jakby fizyczne oddziaływanie na rynek taki, bo rynek uranu jest właśnie bardzo mały. W przypadku innych rynków surowcowych to tak znaczący wpływ jednego funduszu skupującego fizyczny surowiec nie miałby dużego wpływu na cenę. W tym przypadku, przez to, że ten właśnie, o czym mówiliśmy, że ten rynek jest tak mały, wejście takiego mechanizmu na rynek może spowodować bardzo duże wzrosty cen. No i zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Jak zwykle rynek nas zweryfikuje, ale musimy być też świadomi jednej rzeczy jeszcze, że już jesteśmy tak jakby moim zdaniem w 20-30% hossy, więc te dołki osiągnęliśmy oczywiście w czasie covidowych spadków. I od tego czasu cały czas ten rynek rośnie. Oczywiście mamy stopniowe wzrosty i spadki, ale trend jest wzrostowy. Na dołkach spadków cały rynek był wyceniany na 12,5 miliarda, aktualnie mamy w granicach 35-40, to się waha.
ale myślę, że bardzo długa droga przed nami jeszcze. Okej, okay, czyli chcemy kupować taki uran poprzez ten ETF. Czy są jeszcze jakieś inne możliwości? Tak, znaczy to jest taka, że tak powiem, ciekawostka. To jest niewielka część rynku uranowego. Główną tak jakby opcją naszą inwestycyjną jest kupowanie po prostu spółek, które wydobywają uran. No i tak dla początkującego inwestora najoczywistszym rozwiązaniem jest kupienie ETF-u URNM, który zawiera w sobie 36 największych spółek uranowych. W tym zawiera się 34 producentów lub potencjalnych producentów i właśnie te dwa fundusze, czyli mamy Sprota i Yellow Cake, który jest notowany, listowany na giełdzie londyńskiej. I to jest tak jakby najbardziej oczywista opcja wejścia w rynek uranu, to jest skupienie tego ETF-u. Ewentualnie taką inną opcją ciekawą jest dla takiego początkującego inwestora jest kupienie jednego z dwóch lub no, praktycznie trzech dużych potentatów, czyli Kazatomprom, największy producent, Cameco Corp, drugi największy producent uranu na świecie, to jest firma kanadyjska, no i ewentualnie China General Nuclear, to są trzej najwięksi zdecydowanie gracze na rynku. Ale wracając do tego pierwszego, URNM, tak, to jest ticker, to jest, tak, to jest ETF. Ticker ETF-u listowanego na nowojorskiej giełdzie, który zapewnia nam ekspozycję na 36 największych producentów. Czyli na początek jeden produkt możemy sobie kupić tutaj i mniej więcej jak uran będzie szedł w górę, to będzie szło tak samo jak uran, więcej, mniej? Nie, no spółki wydobywcze zawsze są tak jakby dźwignią na samą cenę surowca. I to samo odnosi się do złota, srebra, miedzi czy właśnie uranu. Jeżeli dany surowiec rośnie nam przykładowo o 10%, możemy się spodziewać wzrostu całego rynku wydobywców o 20-30%. No i tak właśnie cały rynek wiadomo, to jest uzależnione od szeregu czynników, ale zakładamy właśnie, że tak, takie to ma przełożenie, znaczy zarówno w górę, jak i w dół. Jeżeli dojdzie do spadków cen, możemy się spodziewać, że producenci spadną jeszcze więcej niż sam surowiec. Rozumiem, czyli jeżeli jesteśmy przekonani, że ten surowiec uran będzie szedł w górę, szykujemy się i liczymy na to, że realny wzrost jest rzędu 100% ceny samego surowca, to ten ETF powinien rosnąć o 200-300% mniej więcej. Tak, a jeżeli tak, jesteśmy bardzo przekonani o tym, że nasz surowiec będzie szedł w górę, wtedy kupujemy spekulacyjne małe spółki i one przy powiedzmy 100% wzroście ceny uranu, one potrafią zrobić nam 500. Paweł, a ile twoim zdaniem czasu trzeba poświęcić, ile mieć wiedzy, żeby zacząć inwestować w takim na takim rynku? Ja sobie zdaję sprawę, że są osoby, które mają jakieś doświadczenie już w inwestowaniu w surowce, w akcje, w obligacje, są osoby, które nie mają, to może być indywidualna kwestia, ale czy jest to kwestia obejrzenia tego filmiku wystarczająca, czy trzeba się przygotować miesiącami, latami do takiej inwestycji? To zależy od tego, ile chcemy zainwestować. Moim zdaniem powinniśmy po prostu wyrobić sobie przekonanie i wiedzę na temat danego sektora. I gdy wiemy, jakie przesłanki mówią o tym, że powinno rosnąć, a ewentualnie z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać po drodze, wtedy możemy powoli zacząć budować pozycję i myślę, że można ją zwiększać wraz z budowaniem swojego własnego przekonania i wiedzy o danym sektorze. Jest taka podstawowa zasada w dziedzinie inwestycji, że powinniśmy 10% czasu, jaki poświęciliśmy na zarobienie danej kwoty, poświęcić na naukę na temat sektora, w który chcemy, lub sektora, lub aktywa, w które chcemy zainwestować. Przykładowo, jeżeli zarobienie 1000 zł zajęło nam 5 godzin, poświęćmy przynajmniej pół godziny na naukę, przykładowo o sektorze uranu, zanim te 1000 zł przeznaczymy na inwestycje w tym sektorze. Okej, okay, super, dzięki. A żeby dalej, już po zainwestowaniu, ile czasu trzeba spędzać na śledzenie takiego rynku, ile to pracy od nas wymaga, żeby mniej więcej wiedzieć, co się dzieje?
No i tutaj druga zasada inwestycyjna, że najlepszymi kategorią inwestorów, która odnosi największe sukcesy na rynkach finansowych, są inwestorzy, którzy zmarli lub którzy zapomnieli, że mają konto brokerskie. Czyli wiedzmy, w co inwestujemy, kupmy tanie aktywa z solidnymi podstawami, które mają uzasadnienie ekonomiczne. I później już nie pchajmy rąk do naszej inwestycji. Czekajmy. Ale kiedy trzeba sprzedać, trzeba wiedzieć, czy jest dobry. Tak, trzeba wiedzieć. Jeżeli chodzi o rynek uranu, to rzeczywiście, jeżeli będziemy się zagłębiali w wiedzę, spojrzymy na chociażby na wykres do tyłu, wiemy, że to jest bardzo eksplozywny wzrost na szczycie hossy, więc musimy sobie zdawać sprawę, jakie czynniki będą decydowały o tym, że hossa ma się ku końcowi. Jeżeli chodzi o strategię wyjścia moją osobistą, ja mam takie założenia, że przy cenie uranu w granicach 70-75, gdy ona będzie się utrzymywała już przez dłuższy czas, będę powoli się wyskalowywał ze swoich pozycji. Oczywiście będę cały czas śledził insiderskie, że tak powiem, wiadomości, czyli jak wygląda sytuacja z otwieraniem zamkniętych, uruchomieniem nowych kopalń, to będzie trwało kilka lat. Jedną z takich kluczowych rzeczy jest ponownie uruchomienie kopalni Cigar Lake należącej do Cameco Corp. Jest to pojedyncza największa kopalnia uranu na świecie. No jest zamknięta od 2018 roku ze względu na to, że przynosiła straty przy obecnej cenie, znaczy na nawet niższej uranu. Więc Cameco będzie czekało z uruchomieniem do ceny, myślę, minimum 70-80, ale te informacje nie będą ukrywane, to będą ogólnodostępne publiczne informacje, więc osoba, która tak jakby poświęci trochę czasu na śledzenie rynku, będzie mogła trzymać rękę na pulsie. No spodziewam się dużych wzrostów w tej hoście. Myślę, że te $140 za funt uranu w tej hoście, ze względu na to, że ilość pieniądza, która aktualnie jest w obiegu, jest dużo, dużo większa. Poza tym klincz popytowo-podażowy na rynku uranu też jest dużo większy niż w poprzedniej hoście. Spodziewam się bardzo, bardzo wysokich wzrostów. Ale to już jest tak jakby założenie bardzo spekulacyjne. Fundamenty mówią o tym, że jeżeli mamy cenę, przy której nowi producenci i starzy, którzy mają pozamykane kopalnie, zaczynają wznawiać produkcję, powinniśmy powoli wychodzić przynajmniej częściowo ze swoich pozycji, a z jakąś tam częścią, z pieniędzmi, które już mamy tak jakby zarobione, wyjęliśmy przynajmniej wkład początkowy, jakieś zyski, możemy rozgrywać to bardziej spekulacyjnie i ja właśnie mam taki zamiar, jeżeli chodzi o tą kwestię. A gdzie zasięgać informacje, o których wspominałeś? Gdzie można się dowiadywać? Jakie są źródła informacji o uranie? Jest jakiś portal uran.com? Nie ma czegoś takiego. Jest kilku twórców na YouTubie, którzy... Dwóch najważniejszych. Słucham? Dwóch najważniejszych. No zdecydowanie najważniejszym moim zdaniem jest Uranium Insider, czyli Justin Hahn. To osoba, która z dużym doświadczeniem na rynkach inwestycyjnych, która od 2016 roku jest w 100% swój czas i czas swojego zespołu poświęciła na zgłębianie tajemnicy rynku uranu. No jest to osoba, która publikuje od jakiegoś czasu na YouTubie też nie tylko wywiady są przeprowadzane z nim przez innych twórców, ale on sam dostarcza stały content, więc można na bieżąco śledzić wydarzenia z rynku uranu. I jeszcze druga pozycja. Aktualnie w Instytucie Kryptografii, znanym u nas w Polsce, jeżeli chodzi o rynek kryptowalutowy, ja sam zacząłem publikować na temat rynków surowcowych i prawdopodobnie będziemy mieli taki kurs czy takie stałe analizy rynku surowcowego, a w których przez najbliższe zapewne 2 lata będę skupiał się głównie na uranie, będę informował potencjalnych inwestorów o bieżącej sytuacji, jakie nowe firmy wchodzą w grę, gdzie możemy osiągnąć największe zwroty, jakie są zagrożenia
No i przede wszystkim, jak wygląda sytuacja z podażem i popytem, bo to jest tak jakby kluczowa sprawa na każdym rynku, podaż i popyt. Jasne. W dłuższej perspektywie one zawsze upominają się o siebie. Podlinkuję to pod spodem, natomiast jeszcze dwa ostatnie pytania. Po pierwsze, ile pieniędzy minimalnie trzeba zainwestować, żeby to była jakiś zysk, żeby koszty obsługi nie przekroczyły tego, co możemy zyskać? Oraz gdzie kupić te ETF-y? Okej. Okay. No wiadomo, inwestycje to bardzo indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o kwotę, którą inwestujemy. No ale czy 100 zł, 200, 500? Czy to w ogóle warto poświęcać na to czas? Jeżeli chcemy mieć ekspozycję na ETF-y oraz spółki takie bardziej spekulacyjne, musimy mieć dostęp do brokera, który ma ekspozycję na rynek amerykański. Ja osobiście korzystam z Exante. No i żeby otworzyć konto w Exante, trzeba wpłacić równowartość 10 tysięcy euro, czyli w rękach aktualnie 45 tysięcy złotych. No i tam samo kupowanie spółek nie jest drogie, bo to jest koszt w granicach 2 centów za jedną akcję. Inną, że tak powiem, najtańszą opcją jest bardziej przystępną dla takiego małego inwestora jest X-Trade Brokers. Tam mamy ekspozycję na kilka dużych pojedynczych spółek, czyli między innymi na Kazatomprom i Cameco. Aczkolwiek no, bardzo ograniczona ilość pozycji inwestycyjnych, tylko kilka tych najdużych spółek. Nie mamy ekspozycji na ETF-y, bo ze względu na prawodawstwo Unii Europejskiej niestety inwestorzy z Europy nie mogą inwestować w ETF-y. Więc no, generalnie powinniśmy, jeżeli chcemy inwestować w uran, powinniśmy mieć konto brokerskie u brokera, który ma dostęp do ETF na rynku amerykańskim. Okej, okay, super. Postaram się te dwa linki, gdzie można kupić taki uran, podpiąć pod tym filmikiem. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać odnośnie uranu, bądź nie tylko uranu? Ja myślę w ogóle, że uran ma duży potencjał wzrostowy, kiedy osoby będą wychodziły z kryptowalut. Mam nadzieję, że z zyskami i będą starały się znaleźć alternatywne źródła, gdzie mogą zainwestować zarobione pieniądze. No jeszcze takie ostrzeżenie, bo rynek uranu przez swoją sytuację popytowo-podażową po prostu stanowi, no, tak jak to, o czym wspominałem, takie pokoleniową szansę, jeżeli chodzi o takie tradycyjne rynki, abstrahując od rynku krypto, ale musimy sobie zdawać sprawę z zagrożenia. Tym zagrożeniem jest potencjalna katastrofa nuklearna. Taka sytuacja no, sprawi, że nasze portfolio uranowe może spaść drastycznie o 70, 80, 90%, więc bądźmy tego świadomi. No, powiem szczerze, że gdyby nie to jedno potencjalne zagrożenie, moje portfolio akcji w 90% ponad składałoby się z uranu. Aktualnie jest to największa pozycja, no ale nie jest to 90%. Super, Paweł. Wielkie dzięki. Zapraszam do śledzenia Pawła w Instytucie Kryptografii bądź do kontaktu bezpośredniego. To chyba tyle. Dziękuję. Dzięki wielkie. Hej.